Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, trzecim już i w sumie ostatnim odcinku z gry Warcraft 3, The Frozen Throne, Lordeer of the Aftermath. No, ostatni odcinek, ostatni part tego odcinka, o, tak brzmi lepiej, bo w zasadzie o niego chodzi. Jak na razie nie widzimy specjalnie, żeby coś się działo tutaj. Elves zajmują wszystko, co się znajduje po pozostałym Fafie, który opuścił już jakiś czas temu mapę, opuścił rozgrywkę. Został aktualnie Raszak, który ma tylko 2 punkty kontrolne, OPPPPRDE, który ma 0 punktów kontrolnych, no i jeszcze płonący Legion, który ma tylko 2 punkty kontrolne, no jemu to nie grozi, jemu to nie przeszkadza, z tego, że on potrzebuje w sumie książki Book of Medivh, żeby móc się troszeczkę bardziej wybić. Natomiast co tutaj się znajduje? Mamy elfy, którymi dowodzi Satan, który ma 16 punktów kontrolnych. Kurwa, Legion, nie nudź. Nie nudzę, walczę. No z jednej strony, widujecie mnie, lol. Jesteś śmieciem. Kurwa, i po co takie określenia? Ja rozumiem, że... kurde, płonący Legion troszeczkę może nudzić. Jest to walka, bo masz książkę, a to jest coś, co może zmienić cały przebieg gry, więc to nie jest nudzenie. Poza tym, płonący Legion nawet z 2 punktami kontrolnymi jest niebezpieczne, bo może przyjść w każdym momencie. No i się zrobił Flame War. The builder of ogres have been subbed into joining Twilight Hammer. O, Twilight Hammer coś odblokował. Te tereny, no to fajnie, to już mamy tutaj boulderogi i ogry, które się przyłączają właśnie do klanu Zmierzchu? Młota Zmierzchu, kurde. Czego jest taki klan Zmierzchu, co? Twilight Clan, Twilight Hammer. THC? No i w tym momencie widzimy, że Twilight Clan oraz elfy mają ten sam poziom, jeżeli chodzi o punkty kontrolne. Tyle, że to my zazwyczaj robimy grę. Kurwa, Lordeon stracony cały. Ojejku. Ojejku. Ojejku jej. Ojejku jejku jej. Jezu, no. Esens. Lol. Kto robi grę, ten ją robi człowieku. A oni gdzie się udali? To mnie właśnie ciekawi. Przecież Samuel tu jest. Panie, mają Samuel. Samuel należy do kultu. Teraz jakby wojska tutaj... O matko, jeżeli paszport zacznie przejmować, no to będzie trochę lipa. Lol. De facto to mniej więcej gra Płonącym Legionem zazwyczaj tak wygląda, że on nie za bardzo przejmuje punkty kontrolne, no głównie walczy na Trezimami. Ale oni są całkiem potężni. Trzeba być naprawdę ostrożnym, żeby nie wpaść w ich pułapkę. Właśnie. Czy oni są w sojuszu? Niestety nie są, ale przydałoby się, wtedy byłoby całkiem fajnie. A czy Felelfsy są? Czy to jest ich sojusznik? Tak! Więc no, Ponocelion jest w aż takiej ciemnej dupie. No niestety towarzysz bardzo się ociąga. Ale w końcu przyszedł. W końcu przyszedł i jest tak walka w końcu o ten sam. W końcu coś się dzieje. Jeżeli będzie cały czas napór ze strony jednostek Satana oraz
wkurzające, wkurzająca pomoc ze strony Deathrocka, Mario Matrasa i Mephista na jednostkach obrężniczych, to mogą to już bardzo ładnie poprowadzić. Zordin, one of the greatest strongholds, died. W sumie to jest ciekawe, bo skoro Zordin zdechł, pytanie gdzie? Czemu? Został zaatakowany? Normalnie już tego trzy punkty kontrolne? Tu? Tu? Dragon Ball Clan? Czy też Twilight Hammer w końcu wszedł do Jinta Lore, żeby zdobyć ten ostatni punkt kontrolny? No, w zasadzie ostatni. Jeden z trzech ostatnich punktów kontrolnych należący do Gomeza. Więc Hakar już na pewno nie zostanie przyznany, ale no to już jest tylko dobijanie, więc przyjdźmy, no skupmy się na tym, co się dzieje przy Samuelu. Patchwork jest mocno obijany, no ale jakoś nie robi sobie zbyt wiele z tego. Rzucona tarcza lodowa, którą poniata kartonat, bardzo pomaga mu w tej sytuacji, bo nie dość, że zmniejsza attack speed, to jeszcze spowalnia jednostki nieprzyjaciół. A on jest w stanie o wiele, wiele więcej znieść w tym momencie. No, niestety, w tym momencie ma on już połowę punktów zdrowia i coraz mniej, więc jeżeli czegoś nasi bohaterowie z kultu nie zrobią, to stracą patchworka. A to by było bardzo, bardzo nieprzyjemne. LOL? Oni weszli do Daxtramas? A już muszę to zobaczyć. Głupki! Dobrze, że wyszli, bo naprawdę bardzo źle się dla nich skończyło. Mają książkę? No, ciesz się. No, teraz to mają się z czego cieszyć. Teraz to oni są w stanie zmienić oblicze całej gry. Aha. Więc ja bym tutaj nie patrzył w ten sposób. Może i macie Samuel. Może i tam nabustujecie pewnie patchworka. Ale co wam to da, jak zostanie przyznany Killjade? Może być ciężko. Zostaliśmy zaatakowani. Niestety połączone siły nie dały bardzo rady. To jest smutne. Myślałem, że im pójdzie o wiele, wiele lepiej. Muszą sobie teraz poradzić, bo będzie naprawdę bardzo... O kurczę! Stracili... Ale lipa. Stracili Lida. O kurczę, a po czyjej stronie są te krasnoludy? No po niczyjej, przeszły sobie powalczyć. No też śmiesznie. No szkoda tylko, że wkurzają nie tych, co trzeba. Ale na szczęście badania zostały przerwane i muszą zostać przygotowane od nowa. A to już chyba... tak, to już wszystko należy do Icewadera, więc teraz to on może sobie trochę popustować. Jak to zostanie zniszczone, to będą mogli sobie na spokojnie przyzwać. No i właśnie to robię. Mary Matras w tym momencie przyzywa Killjadena i jeżeli nie zostanie powstrzymany, to w ciągu 3 minut Killjaden przyjdzie i zrobi totalną rozpierduchę. Falstad, umierasz? To bez sensu. No i upadł. I chyba tym samym bohater, gracz, op.
Chyba zrezygnuję z całej gry. Zrezygnuję z naszych zmagań. A. Ojejku. Kultur został. O, jakie to jest głupie. Co się tutaj dzieje? Co, jak to? Przecież Dalaran nie istnieje. A jednak przyszedł. What the f. What? Fafa. No dobra, może jeszcze kontrolować te jednostki. Ale nie, dobra, nie rozumiem. Kto wtedy nimi dowodzi? OPP? OPP? This is my PPP. This is my PPP. Dobra, no, wiele czasu nie zostało. Do Army 2000! A ja. Zostało tylko Kaeltas. Bezczeszczą nasz święty gal. No w sumie, no co? Co się dzieje? No teraz już jest po prostu takie. Typowe nudzenie, bo tutaj są resztki i hordy, które tutaj się znajdują. Razem z Garroszem Hellscreamem, który został przyzwany w momencie, kiedy przyszli do Warsaw Hold. On tutaj coś pokazuje, jakiś, pójdę na ten punkt kontrolny. Gomez już też nie istnieje, ma tylko jeden punkt kontrolny. Natomiast Pinchu bardzo mocno się tutaj zabunkrował, ma bardzo duże ilości jednostek, ma bardzo duże ilości wojska. Nie doprowadza jednak do jakichś wielkich starć między z przeciwnikiem, jakim jest Saitan. I raczej nas spokojnie tutaj zdobywa punkty kontrolne, które nie wydadzą jego pozycji. No, tutaj jest księga doświadczenia. Ba! Zastanawiam się, czy my nie poszli jeszcze po Yogg-Sarona, czy też nie dostali się do Deathwinga. Nie wiem, może ja jestem po prostu głupi, ale wydawało mi się, że to po prostu trzeba zdobyć odpowiedni level. No i potrzebuję. No i został przyzwany. No to jesteście. Moi drodzy, w totalnej dupie. Przyszedł Kil'jaeden. To są 4000 HP-ków totalnego rozpierdolu. No i tak słabo bije. No dobra, dużo bije. Absorb? Halo? Jeszcze jak będzie absorb, muszę to przyspieszyć i zobaczyć, bo to mnie aż ciekawi. Te resztki troli, które tu się zdesantowały. Nie chcą go zboostować, czy co? O, i te potężne boosty, kurde. Kula mrozu, kula ognia, kula jadu, to jest dodatkowe obrażenia. O kurczę, Warblade of Archmond, więcej strength, o 10, siły, agility, ataku, o pierdole. No i Felbiste samonuje. Korona Lord Dronu, wszystkie staty plus 5. Nice. A przeciwników? Coraz mniej. Kult, tylko 3 punkty. Ja na jego miejscu bym zaczął przejmować to, co należy do... Klata jako pirata, którego już nie ma. Dlaczego tego nie robi? To jest bez sensu. Jeśli okaże się, że będzie w stanie to przegrać, a to bym się załamał. I tak de facto cała ta gra jest już od dłuższego czasu bez sensu. Ja bym chciał zobaczyć właśnie starć z Twilight Clanem. To by było w sumie najciekawsze. Co to jest? Runestone. Właśnie, nie wiem co robią Runestone, ale to jest chyba jakiś taki... punkt widzenia ze strony elfów, felelfów, cwelfów. Zaraz będzie ta. Ostatnia batalia to będzie chyba najciekawszy element tej walki. O, ale zbliżają się elfy. No to warto przyjrzeć się tutaj zbliżającemu się końcowi. Muszę poczekać tylko aż Sanur zostanie wchłonięta, a już niewiele, naprawdę niewiele zostało, to są tylko chwile. To jest moment. No, we must wait for Sanwill! A jest dobrze mówi, trzeba poczekać aż
wchłoniemy studnie. Ale nie, po co? Felewsty, syk, bliad, ruszła w pieriad, pizdzie, to dlatego tutaj orka. Kurde, Twilight, no nie będzie mnie tutaj robił to tamto. No i widzimy właśnie, że Twilight Clan roznosi w drobny mak jednostki krwawych elfów. No w sumie już fel elfów, to już nie jest, to nie jest walka, to jest totalna anihilacja, totalna masakra. To jest śmierć, zniszczenie pożoga i anal. Tak w dupę dostać, to tylko przy seksie. To było bez sensu. Ale co tam. No i studnia została wchłonięta. Idzie. Idzie ten kurwol na 15 levelu. To jest totalny niszczyciel światów. No i co? No i co? Płonący legend z 2 punktami jest teraz najpotężniejszy. Tak się zazwyczaj kończy. Ale czy na pewno? Zobaczymy, jak poradzić sobie. Jak poradzi sobie Pinchu z Ice Weatherem? No kult już tam nie pytam, bo oni tam ledwo żyją. Chociaż fakt, mają dużo tutaj wojska, szkieletów, które mają przestać gdzieś od kapeku. Ale czemu tego nie przejęli? Czemu innych punktów nie przejęli? Przecież jest tyle punktów kontrolnych do przejęcia. No nie rozumiem, dlaczego Północny Legend nie przed sobie do Outlandu i tego wszystkiego nie zajął. Nie ogarniam. 8 punktów kontrolnych. 2. Miałby 10. Cóż. Zostaliśmy zaatakowani. O kurde. Panie, co to się tutaj dzieje? Totalna masakra. Jeden wielki wpierdol. Nie wiem, jak to nawet skomentować. Fuck my life. Ale widzimy, że ta strona naprawdę potężnie obrywa. Oni są wybijani praktycznie w sekundy. To jest za dużo obrażeń obszarowych, które są na siebie w stanie przyjąć. Nie są w stanie tego przetrzymać. Niestety. Niestety. Płonący Legion zatriumfował, a Cho'Gath wraz ze swoimi towarzyszami musi się wycofać. Chociaż to już nie ma najmniejszego sensu, bo zaraz będzie koniec. Gdyby tylko Cho'Gath doprowadził do wskrzeszenia, obudzenia Deathwinga, albo przejęcia na swoją stronę Yogg-Sarona, który też byłby jakimś wsparciem w tej walce. Byłoby o wiele lepiej, może o wiele lepiej, w jakimś stopniu na pewno. No czeka na 12, już bez problemu chyba może przyzwać Yogg-Sarona. Dobrze. Skoro gra dobiega końca, no w sumie trzeba przyznać, że Twilight Clan przegrał także dlatego, że tutaj były sprzymierzone wojska. One też swoje robią. Zabiera mi 6-5. Widzę, że Pinchu się nie poddaje. Będę tylko Cho'Gath przeżył. O, panie, czy ty jesteś w stanie jakoś leczyć swojego Cho'Gatha? Oj, ci Netherizimowie bardzo mocno dostawali piernie. Teraz stanowczo za mało co to zrobiło. Za małe wrażenie, co zrobiło na Pinchu. Tym bardziej, że teraz musi się wycofać, ale za chwilę i tak wróci i będzie konstant niszczyć ten pieprzony komar. On najlepiej rzucony Infernusem. I'm a king of the mountain! I'm a king! I will beat you all, but come to me, I'm me, it's me, Mario! Fuck. No sorry, nie ma tuby, żeby się do ciebie dobrać. Ale spokojnie, tyle strzelające jednostki na pewno nie dadzą sobie zapomnieć. Jeżeli chodzi o Pinchu, to ma jeszcze troszeczkę pieniędzy, ale jeżeli je straci, to już będzie całkowity koniec. Bichryk!
Kupy, coś tam. A, panie, panie, gdzie jest Gildreden? Co tutaj stoi? No, do walki, do boju. No co czekasz w tym domu? To jest moment, w którym jeden z nich stwierdzi, że a, w dupie mam idę spać. No ja tak mogę powiedzieć, bo jest już późno. Halo. Prowadzicie do tej ostatniej walki? No dobra, wojska się przegrupowują. Halo. Proszę. Idźcie walczyć. Już widzę ten koniec, że ruszają i dziękuję, koniec. Chyba zrobił psikusa. A nie, jednak ruszyli do walki. Więc przyjrzyjmy się temu ostatniemu starciu. Twilight Dragon. Ale też wydaje mi się, że proto Drake było o wiele potężniejsze. Kiepska wymiana. Chociaż nie, proto Drake należał do Shadow Council. Znowu ci na Tryzimowie, niczym takie komary, wchodzą, kąsają. Ej! Twilight Hunt daje sobie radę. Jeszcze daje. Oj, Cho'gar został uwięziony. Musi teraz walczyć. No niestety. Nie udało mi się. No to była, trzeba przyznać, bardzo ładna walka. No i oczywiście Kildrzej jeden przyszedł, zrobił swoje. Ale gdyby nie pomoc Feldelfu, no to prawdopodobnie bym mógł przegrać to wszystko, bo tutaj bardzo duży wpływ miały elfy Satana. Zatem bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym. Oczywiście łapeczka w górę, bo tak naprawdę tylko dlatego jesteście na tym kanale, żeby oglądać Warcrafta. Wrzućcie komentarz, powiedzcie, czy Wam się podobał, co nie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.